Pan Janusz Piechoczek, który jest koordynatorem Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, czuwa nad tymi konkursami o najlepszy biznesplan od dłuższego czasu. Co one dają, jeżeli chodzi o to promowanie, wsparcie sektora przedsiębiorczości w Raciborzu? One przede wszystkim pokazują, że miasto Raciborz ma pomysł na to, że jak wspierać zwłaszcza początkujących przedsiębiorców, bo nie ma co ukrywać, przede wszystkim do nich kierujemy propozycje udziału w konkursie, a to wsparcie inkubatora przedsiębiorczości. No sama nazwa sugeruje, czym się zajmujemy, czyli inkubowaniem przede wszystkim nowo powstających firm, tych, które już zaczynają, raczkują, stawiają pierwsze kroki, staramy się im pomagać nie tylko merytorycznie, ale też pokazywać, że ten kapitał jednak w takiej działalności gospodarczej najbardziej jest potrzebny. I to, że w tym roku mieliśmy mocną reprezentację, zresztą zwycięską, środowiska Raciborskiej Szkół Średnich, pokazuje, że to jest dobry kierunek i ten narybek, nazwijmy go przedsiębiorcy w Raciborzu, ma się całkiem nieźle. Właśnie w ten narybek też kierujecie odrębne działanie, bo zawsze przy tej okazji też nagradzacie, wyróżniacie pomysły zrodzone na poziomie szkół i to też tych młodszych klas. Zgadza się. Tutaj mamy taką odrębną ścieżkę, metodologię tworzenia biznesplanu. Jest tutaj dużo, dużo prostsza. Bardziej chodzi o umiejętność przedstawienia logicznego swojego pomysłu na działalność, tak żeby on się spinał i finansowo, ale też rzeczywiście uwzględniał okoliczności zewnętrzne, typu konkurencja, popyt, podaż i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby też nie przetłoczyć, nie zniechęcić do tego, bo praca nad biznesplanem wiemy, że potrafi być ciężka, ale tutaj generalnie chodzi o to, żeby nauczyć samego myślenia biznesowego, planowania, patrzenia perspektywicznego, kalkulowania i tak dalej. Mi się to też się udaje, bo to zainteresowanie tym konkursem jest z roku na rok bardzo podobne, czyli dość wysokie. Pan był od początku przy tych pracach konkursowych, 14 propozycji złożono. Jakby pan spojrzał na nie kompleksowo, nie wiem, może pan miał nawet swojego prywatnego faworyta, ale tutaj nie można było jakby nic z tym zrobić, bo jeżeli było, czy ta komisja konkursowa była odrębna. Jakby pan ocenił ten poziom, te propozycje, te pomysły tych ludzi, którzy w tym roku złożyli? Ja akurat nie zajmowałem się osobiście oceną tych planów, bo to nie jest moje zadanie. Natomiast patrząc przez pryzmat samych tytułów, chociażby z tym mam do czynienia, to widzę, że w dalszym ciągu duże zainteresowanie w przypadku młodzieży biorący udział w konkursie szkolnym, cieszę się gastronomem. Mieliśmy kilka pomysłów na kawiarnie, na pierogarnie. Wiadomo, że te kierunki wydają się stosunkowo łatwe, ale wiemy, że gastronomia to jest naprawdę trudny kawał chleba i myślę, że udział w takiej konkursie też pozwala weryfikować takie wyobrażenia o tym, że to jest łatwy biznes. Pięknie, bardzo dziękuję.